Siema, witajcie w kolejnym odcinku. Świąteczny kanale, odcinek. Tak, Szwęk TV. Tuż przed świętami spotykamy się z wami. Dokładnie. Długo nas nie było. Tak, trochę przerwy mieliśmy. Troszeczkę. Ale jesteśmy. Brodata gadka. Tak, pogawędka. Chcemy dzisiaj powiedzieć wam o dwóch filmach. Tak, może trzech, zobaczymy. Pierwszy z nich to będzie James Bond, na którym może byliście w kinie, Nie czas umierać. Drugi film to będzie... Drugi film Powrót do tamtych dni, polski film, bo chcemy w naszych brodatych pogawędkach mówić troszkę o zagranicznych, ale też o polskim kinie, żeby je nie pomijać. Dokładnie. I może coś wspomnę jeszcze o filmach Ridleya Scotta, bo to był jego rok, tak przynajmniej to oceniam. Dokładnie. Ogólnie jesteśmy pod Pałacem Kultury. Przyjechaliśmy trochę wyższy ode mnie, Przyjechaliśmy do centrum i pomyśleliśmy, że dla odmiany nakręcimy tutaj, gdzie dzieje się tak dużo rzeczy, jest między innymi kinoteka odbywają się festiwale. Kino studyjne. Dokładnie, bardzo lubię. I tu właśnie byłem na Jamesie Bondzie. Co do Jamesa Bonda, no jest to 25. część serii już ogólnie, z czego piąta z ostatniego cyklu z Craigiem. Powiedziałbym cyklu, ponieważ wszystkie ostatnie pięć części łączy się fabularnie, wszystko dzieje się a propos Spectre fabularnie i fabuła ogólnie wiąże się w tych pięciu częściach. Czym te filmy różniły się od innych? No powiem. Czy to był ostatni film Craiga? To był ostatni film Craiga, on już przy czwartym filmie chciał powiedzieć, że dziękuję i już ma trochę dość, natomiast dał się jeszcze namówić na ten jeden film i myślę, że dobrze, ponieważ Craig naprawdę, po pierwszym filmie, w którym zagrał Craig, to było Casino Royale, ogólnie wszyscy mówili, że Craig się nie nadaje z tą swoją po pierwszym filmie, że ta osoba nie nadaje się w ogóle na, i sam byłem sceptycznie nastawiony, że nie nadaje się na, nie nadaje się na Bonda, że w ogóle zarzucają nawet, że jest podobny do Putina. Natomiast no wyrobił się i uważam, że to jest najlepszy Bond. Z kilku powodów. Po pierwsze, oprócz tego, że ma sami te brytyjscy swoje... aktorzy, prawda? Otwarzają. Tak, czy... tak. Oprócz tego, że ma te swoje męskie zagrania, to te ostatnie części pokazały też troszkę ludzkie oblicze Bonda, czyli jest już zmęczony, jest już podchodzi pod emeryturę, nawet odszedł na emeryturę, tak? Jest ewidentnym alkoholikiem. Troszkę sobie nie radzi w życiu, a jednocześnie no, wciąż jest superhero i w ogóle. Mówimy o Bondzie, oczywiście. Mówimy o Bondzie, tak. Do tego w jednej z części nie zaliczył testów do MI6, gdzie po postrzeleniu chciał wrócić na służbę. No tak, ostatnia część. Że mają zastąpić Bonda kobietą. Co ty na ten temat sądzisz? Słuchaj, no przez połowę tego filmu, przez połowę tego filmu 007 to była kobieta. Czarna i chyba, jeśli się nie mylę, lesbijka. Coś takiego. Więc pytanie, no i teoretycznie, nie wiem, na pewno już widzieliście tego Mamy Bonda. Mamy tu kwestię politycznej poprawności. Polityczną poprawności, którą za chwilę poruszę. Jestem ciekaw, co się stanie z tym Bondem dalej, ponieważ ogólnie, no teoretycznie ostatnia scena pokazuje nam, że Bond, nie pokazują tego dosłownie, no ale w momencie, kiedy parę metrów od niego leciało w jego kierunku kilka rakiet, no myślę, że już raczej... To nie jest spoiler. Nie jest spoiler, bo myślę, że i tak po takim czasie od premiery wszyscy już widzieli, więc nie ma tutaj sensu nawet... Ja bym bardzo chciał zobaczyć w roli Bonda amerykańskiego aktora. Kiedyś były próby, żeby Clint Eastwood, jeszcze przed Moore'em, zanim Roger Moore miał się wcielić w Bonda, jeden z najsłynniejszych odtwórców Bonda, dodam, oprócz Shona Connery'ego, to były próby, żeby właśnie Eastwooda zaprosić, bo on był wtedy na topie. Teraz swoim brudnym harem i tak dalej. Teraz bym go sobie wyobrażał. Ewentualnie jako. Natomiast tutaj Bond w ogóle w tych pięciu częściach został przedstawiony już jako faktycznie człowiek ze słabościami. Co jest pewną nowością, tak? Bo do tej pory to był zawsze, no mówię, superhero bez żadnych słabości. Pił, podrywał i walczył, tak? No tu w tej części już ewidentnie okazuje się, że tęskni za kobietą, ma kolejną kobietę. Okazuje się, że w ogóle to ma dziecko. Także jest naprawdę tatusiowaty. To też zależy od reżysera. Zdziadziały troszeczkę, ale jednocześnie wciąż sobie świetnie... Reżyserem był Fukunaga.
Bo w wcześniej był Mendes, tak? Był Fukunaga, chyba tak, jeśli dobrze pamiętam. Tutaj Fukunaga ścieżkę, muzykę do filmu stworzył Zimmer, Hans Zimmer. I to był pierwszy Bond, w którym Hans Zimmer stworzył muzykę w ogóle. Geniusz. Co najlepsze, dołączył jakby do ekipy twórców na 3 miesiące przed premierą, czyli bardzo krótki czas miał. Za zdjęcia odpowiadał jakiś Sandgren, który odpowiadał też za zdjęcia do La La Land. I powiem szczerze, naprawdę z ręką na sercu przyznaję, nie oglądałem jeszcze La La Landu. Aha, no ja bardzo lubię aktorkę, która tam grała. Natomiast... Natomiast uwielbiam milionów... pierwszy film tego reżysera z La La Landu. Tak? 250 milionów budżetu i to widać, że zostało to wykorzystane do cna, że tak powiem. Film jest dobry, ale jednocześnie bardzo niebondowski ze względu na... Krążą słuchy, że są dłużyzny, że po prostu jest za długi, że mogliby go skrócić. Co ty uważasz? Nie, prawie 3 godziny faktycznie, ale no to właśnie. Jest dobre kino. Natomiast jedna rzecz mnie zastanawia, no poprawność polityczna, która... Podejdziemy może pod wejście. Piękny, ponieważ, słuchajcie, tak, piękny jest Pałac Kultury. Za chwilę pokażemy. Natomiast poprawność polityczna posunęła się tak daleko, że jak już mówiłem, pod 007 czarna kobieta, prawdopodobnie lesbijka, prawda? Takie odniosłem wrażenie przynajmniej. Która zastąpiła go w MI6. No okej, no takie czasy, czy tak? Czy to się... Takie czasy, no właśnie... Dużo zmian zachodzi dużo zmian, na różnych polach publicznego, zawodowego. Nie wiem, czy to nie jest zbyt duży krok do przodu, żeby tak zrobić. Według mnie w ostatniej scenie Bond, prawda, może zginąć, ginie. Że twórcy... Jestem ciekaw, co oni zrobią dalej, jak oni wyjdą z tej ostatniej sceny. Oni szukają sceny. Cały czas czegoś, żeby odświeżyć tą franczyzę. Czy ta osoba, tak, ale odświeżenie i zmiana na czarną kobietę to jednak będzie troszeczkę... Bond może... zawsze miał być Bondem, tak? Są pewne rzeczy, których nie zmieniamy. Chociaż jest teraz tendencja w kinie hollywoodzkim i dobrze, że kobiety mają być prym, mają być lepsze role. Tak. Mają... Zresztą, ja się z tym zgadzam, ty chyba też. Oczywiście, ale jednak są pewne rzeczy, których nie powinniśmy aż tak bardzo drastycznie zmieniać. Rozumiem, na przykład status Bond. Quo. Na przykład Bond. No Bond został tak napisany, taka jest to postać, więc dlaczego mam ją zmieniać? Ja nie rozumiem, tak? No, to jest takie przeinaczanie, wmawianie sobie, że jest inaczej i to lekka przesada. I pewna mądra osoba powiedziała, o czym już mówiłem ci już wcześniej, że tolerancja i poprawność polityczna idzie już tak daleko, że niedługo mądrym ludziom zabroni się myśleć, żeby nie urazić tych głupich. I mam wrażenie, że poprawność polityczna idzie w naprawdę zbyt bardzo do przodu. Nie jesteśmy na to przygotowani. Słuchaj, to jest Mikołaj Kopernik. Pokażemy tutaj. Podobno pokażemy był kobietą, tutaj... jeżeli chodzi o poprawność polityczną. Pałac Kultury, prawda? I Kopernika pokaż. Tak, i Kopernika, który prawdopodobnie był kobietą, prawda? Tak jest. Okej. Okay. Tak czy siak... Bond był dobry, ciekawy, świetnie się oglądało, czy był duży, był zaskakujący. Grał Rami Malek, oczywiście, antagonistę, tak? Uwielbiam go. Tutaj jakoś tak za bardzo nie zachwycił ogólnie, powiem szczerze, no, tak? Grał czarny charakter? Grał czarny charakter, ale za bardzo jakoś mówię, nie zachwycił. Był taki genialny był w tym serialu o tym hakerze. No tak. W tym filmie był świetny. Serialu, przepraszam bardzo. Tak. No i grał też przecież w Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody we Freddy'ego McCoo'ego się wcielił, no po prostu tak, aktor, też bardzo dobrze. Bardzo plastyczny, to wyszło. Dynamiczny, genialny. Mówię, Bond dobry, ale boję się, jestem bardzo ciekaw, co będzie dalej, ponieważ według mnie, dalej. Uśmiercili Bonda jako postać. Mam wrażenie, oczywiście nie widzieliśmy samej końcówki, zmiany, jak ginie. Zmiany. Więc nie wiadomo, czy faktycznie tak się stanie. Natomiast, nie jestem przygotowany na Bonda czarną kobietę lesbijkę po prostu, chociaż nic nie mam zupełnie do czarnych kobiet lesbijek, oczywiście nie o to chodzi, ale są pewne postacie, które powinny być takie, jakie jak zostały stworzone. Dobrze, powiedz mi coś o filmie Ridleya Scotta. Myślę, że o Bondzie już temat wyczerpaliśmy, ponieważ zacząłem się denerwować poprawnością polityczną, która mnie razi czasami za bardzo. Andrzeju, spokojnie. Andrzeju, spokojnie, nie denerwuj się.
Ale co, no Ridley Scott uważam miał swój rok teraz. Ostatnio reżyser zasłynął z jakichś tam kontrowersyjnych różnych wypowiedzi, a to do rosyjskiego dziennikarza, a to gdzieś tam się wypowiadał. No właśnie, powiem, co tam się działo? Na konferencji, tak? Nie, miał wywiad po prostu. Chyba na temat swojego filmu Ostatni Pojedynek i zasugerował mu dziennikarz, że Ostatni Pojedynek jest najbardziej realistycznym filmem z tych dwóch średniowiecznych, bo tutaj przypomnijmy, Ridley Scott, jak dla mnie, zrobił taką trylogię średniowieczną. To jest Robin Hood i bodajże chyba się nazywał Niebieskie Królestwo o krucjatach, no i ten trzeci, i trzeci film właśnie to jest ten Ostatni Pojedynek. I to są takie trzy średniowieczne filmy, z których Ostatni Pojedynek naprawdę według mnie jest najbardziej realistycznym filmem Scotta. Nie wiem, dlaczego on się wtedy uniósł, dlatego, że jest oparty na historycznych kronikach. Uniósł się tym pytaniem, tak? Tak. Jak myślisz, dlaczego? Nie rozumiem. Co przeszkadza mu to, że ktoś dorzucił realistyczność jego filmowi? Wiesz co, trzeba było rzeczywiście, tak wspomniałeś wcześniej, zapoznać się wcześniej z kontekstem. Być może Scott po prostu jest reżyserem bardzo wrażliwym na punkcie swojej twórczości i mógł jakoś po prostu potraktować to pytanie jakoś tak protekcjonalnie. No, dla niego kino przede wszystkim to jest fikcja i magia i jakaś taka historia, w którą się trzeba wczuć. I może jemu nie zależy tak bardzo na realizmie, tylko bardziej mu zależy właśnie na tej magii kina. Nie wiem. Ciekawe. Natomiast wypowiada się dość ostatnio odważnie i krytycznie w mediach. Jest trochę o nim głośno. On teraz dwa filmy wprowadził do kin. Dom Gucci i Ostatni Pojedynek. Jak dla mnie Ostatni Pojedynek jest jego najlepszym filmem w tym roku. Średniowieczna opowieść o zdradzie, o zemście. Także super. No, dla mnie film bardzo świetnie rozegrany pod względem kostiumów, scenografii, scen batalistycznych. Przeganiasz mnie, nie dosięgam cię kamerą. O, przepraszam cię, będę spowolnił kroku. No i Dom Gucci, tak, z gwiazdorską obsadą, Lady Gaga, przypomnijmy, tam zagrała. Jared Leto wcielił, genialna rola. Z tych wszystkich. Byłem jakoś tak negatywnie. Al Pacino trochę w cieniu, według mnie, pozostał. Ale film mi przypominał, powiem ci szczerze, taką telenowelę. Trochę brazylijską, tak. Sceny... Pytanie, czy myślisz, że ten film może taki miał być? Może taki miał być, miał opowiadać trochę o losach rodziny i losach właśnie familii Gucci i o losach ich upadku. Taka troszkę dynastia wyszła. Taka trochę dynastia Ridleyowi, Scottowi wyszła z tego. Mi się trochę wydaje, że film jest jednak mimo wszystko za bardzo statyczny, a dialogi są zbyt protekcjonalne. A co sądzisz o grze Lady Gagi? Czy ona jako aktorka się zbyt sprawdziła? Dosłowne. Jako aktorka, tak. To już taki opinii, drugi film. Wcześniej zagrała w filmie muzycznym, tak? Gwiazdę muzyczną, która się tam przebija na scenie dzięki gwiazdorowi country. A teraz w tym drugim filmie pokazała swój talent i swoją klasę, że potrafi się wcielać w różne postacie, nie tylko gwiazdy muzycznej, ale także w postać kobiety, która zrobi wszystko, żeby dostać to, co oczekuje od losu. No super, jak dla mnie ona zagrała tam właśnie taki czarny charakter. Tak. I taką Włoszkę z temperamentem. Niektórzy mówią, że trochę w tym włoskim temperamencie prześwituje jakaś taka rosyjska wschodnia nuta. Ja tego nie widziałem. Ja widziałem tam rzeczywiście kobietę taką trochę femme fatale. Czy ja słyszałem, że zarzucano jej, że jej akcent miał tak, być tak. Włoski wypracowany, włoski wyszedł na rosyjski. Rosyjski. Tak, też o tym słyszałem, ale ja tam bardziej widziałem właśnie taką mocną, włosko dynamiczną kobiecość, która bardziej przypominała mi kobiecość słynnych włoskich
aktorek ze starych włoskich filmów, na przykład Sophie Loren, tak? Okej, a przejdziemy może teraz po więźni, bo zostało nam jeszcze jakieś zostało nam jeszcze nagrania. Troszkę o polskim kinie i polskim filmie, o którym chciałeś opowiedzieć. Więc Powrót do tamtych dni oglądałem, Kodrana Aksinowicza. Nie, z kamerą. Jest to jego trzeci film. Wcześniej wyreżyserował film Zamiana, taką komedię. Potem zrobił thriller W spirali. I teraz zrobił film, który jest kinem autobiograficznym i opowiada o... jest to historia młodego chłopaka, który w swojej rodzinie ma ojca alkoholika. I jest to jednocześnie kino, które jest kinem mówiącym o dorastaniu, o pierwszych miłościach, o latach szkolnych. Kto wyreżyserował? Konrad Aksinowicz. Aksinowicz, okej. A z drugiej strony jest to dramat obyczajowy. Kto zagrał w rolę? Zagrał Maciej Sztur główną rolę. Jest to jego, według mnie, jedna z najlepszych ról aktorskich. Myślę, że Maciej Sztur naprawdę ostatniej dekady kontynuuje tradycję rodzinną, ale zauważ, że grywał ostatnio w głupich komediach romantycznych, czy też w jakichś durnowatych po prostu filmach. Mamy takie czasy, że każdy gra w tym, w czym może. On ma duży talent komediowy, to mu trzeba przyznać, ale według mnie marnował trochę swój potencjał. W tym filmie jest świetny i naprawdę mógł się wykazać jako... tutaj grał ojca alkoholika. Jest to bardzo mocna, silna rola. W ogóle film jest bardzo mocny. Jest to kino sentymentalne, gdyż nawiązuje do czego? Do lat 80. i 90., do tego boomu, kiedy pojawiały się kasety VHS, kiedy były właśnie klocki Lego, które tak naprawdę stanowiły motyw, jakby taki przewodni tego filmu. Film się pierwotnie nazywał Powrót do Legolandu, ale z racji tego, że Legoland jest nazwą zastrzeżoną, jest marką na rynku. Tak, producenci musieli zmienić tytuł na Powrót do tamtych dni. Film był pokazywany w Gdyni. Sobie tam poradził? Bardzo dobrze sobie poradził. Nie zdobył jakichś nagród, ale zdobył uznanie krytyków, uznanie publiczności i wzbudził dużo rozmów. I mam nadzieję, i temu filmowi życzę, żeby teraz pozdobywał różne nagrody na festiwalach. Jestem pełen uznania dla tego reżysera. Film mnie bardzo poruszył. To jest kino bardzo takie mocne, wrażliwe. Byłem naprawdę pod wrażeniem. Sceny są mocne. Weronika Książkiewicz jeszcze tam zagrała. To jest aktorka, która teraz jeszcze była, można ją było zobaczyć w Furiozie. Grała tam policjantkę. A tutaj zagrała matkę, zastraszoną matkę chłopca właśnie i żonę alkoholika, która jak gdyby wszystko zrzuca na tego chłopca. W sensie, że nie chce się konfrontować z mężem, tylko jakby chłopca wysuwa, do tych kontaktów z ojcem alkoholikiem i on całą traumę jakby bierze na siebie. I ten film jest dedykowany ojcu reżysera, który odszedł już w 2017 roku, jak i też na końcu jest komunikat, taka informacja o tym, ile dzieci jest w rodzinach alkoholowych, jaki jest to problem i jak sobie z tym poradzić. Jest tam adres strony internetowej, gdzie można się zgłosić i tak dalej. Więc jest to film trochę z taką misją. Myślę, że też bardzo potrzebny. I jest to film bardzo potrzebny, który pokazuje ten problem, tak? Problem rodzin z problemem alkoholowym. Ciekawe. Polecam. Słuchajcie, tyle mieliśmy do powiedzenia, czyli niewiele, ale nasze odcinki są zawsze bardzo krótkie. Dużo teraz idziemy sobie właśnie koło znów Pałacu Kultury i Nauki. Pokażę, może szykują lodowisko, które pewnie niedługo będzie otwarte. Tak, tutaj powstanie lodowisko, jak widzicie za tymi krzakami. Może będziemy tu kręcić brodatą... Tak. Gadkę na lodzie. Ogólnie mamy w planach, żeby troszkę bardziej pocisnąć z wywiadami, których ostatnio mało. Zrobiliśmy dwa. Słuchajcie, macie jakieś telefony na miary do znanych twórców filmowych? Tak. Wysyłajcie. Jasne. Jesteśmy otwarci. Tak czy siak chcemy właśnie troszkę. Albo samych twórców namawiamy. Ostatnio troszkę mało czasu się było. Do nas. Okres przedświąteczny, mało czasu, dużo pracy. Tak. Ale mamy nadzieję, że teraz uda nam się troszkę przyspieszyć proces tworzenia.
Ja przyspieszyłem kroku, więc tak. Stworzenie mamy też wielką nadzieję, że będziecie nas dalej oglądać. I co, życzymy wam wszystkiego dobrego na te święta. Komentujcie, tak? Ja. Miło jest czytać jakiś komentarz, bo to znaczy, że ktoś ogląda. Nie, dziękujemy wam za te w ogóle komentarze, które... Fajnie. Każdy komentarz, krytyczny, niekrytyczny, świadczy o tym, że ktoś oglądał i może wyrazić swoje zdanie. I to jest duży plus. Także dzięki wielkie, trzymajcie się. Wesołych i do następnego i wszystkiego dobrego w nowym roku. Wesołych świąt, trzymajcie się, hej.